Witam wszystkich ponownie, zapraszam do kolejnego odcinka Bright TV. Nazywam się Marcin Stolarski i dzisiaj opowiem o systemie komunikacji. System komunikacji składa się z segmentu naziemnego, zwanego stacja naziemna, oraz z segmentu kosmicznego, czyli satelity, na którym mamy system komunikacji oraz komputer pokładowy. Prześledźmy w takim razie drogę wysłania telekomendy z satelity i odbioru z satelity telemetrii. Na początek mamy komputer w stacji naziemnej, który wysyła odpowiednią komendę do sterownika rotora, czyli takiego systemu do obracania anten. Ten sterownik obróci nam taką sekcję anten w odpowiednim kierunku, w tym, którym się będzie akurat znajdował przelatujący nad stacją naziemną satelitą. Następnie komputer wyśle telekomendę do modemu, który następnie wyśle tą zmodulowaną informację do nadajnika. Sygnał z nadajnika zostanie wzmocniony przez wzmacniacz mocy, a następnie przez dzielnik mocy zostanie podłączony do czterech anten i wysłany w kierunku satelity. Wysłana telemetria z stacji naziemnej trafi do czterech anten na satelicie w paśmie UHF, czyli około 437 MHz. Następnie sygnał z tych anten trafi do sumatora mocy i do modułu odbiornika, gdzie zostanie zdemodulowana, oraz do takiego modułu descramblera, gdzie zostanie usunięta dodatkowa informacja ułatwiająca przesyłanie tych danych przez drogą radiową. Następnie takie odebrane dane zostaną przesłane do dwóch komputerów oraz do systemu zasilania i w zależności od tego, jaki rodzaj będzie to komendy, to zostanie wykonane przez komputer główny, bądź na przykład system zasilania, są takie możliwe specjalne kody, które umożliwiają na przykład restart systemu zasilania, kiedy komputer ulegnie awarii. Kiedy komputer odbierze telekomendę, będzie mógł w jakiś sposób zareagować i wysłać tak zwaną telemetrię w postaci odpowiedzi. Taka telemetria trafi do nadajnika w paśmie S, czyli 2.2 GHz, gdzie następnie zostanie właśnie zeskramblowana, czyli dodana zostanie informacja taka pseudolosowa do sygnału, aby łatwiej był ten sygnał przesyłać drogą radiową. Następnie zostanie zmodulowana i sygnał zostanie wzmocniony i trafi do dzielnika mocy do dwóch anten padelowych. Następnie z tych anten zostanie wysłany w kierunku stacji naziemnej. Wysłana telemetria z satelity trafi do anteny odbiorczej w paśmie S-band, czyli około 2.2 GHz. Następnie zostanie sygnał przesunięty w częstotliwości za pomocą down konwertera w pasmo 145 MHz. Ten sygnał zostanie zdemodulowany w odbiorniku satelitarnym, a następnie zostanie przekierowany do modemu, który rozłoży odebraną telemetrię na pakiety i pakiety prześle do komputera, gdzie trafi ona do aplikacji operatorskiej. To, co tu widzicie, czyli ta aluminiowa płyta, jest zwana flatsatem, czyli taką płytą, na której będą zamontowane wszystkie komponenty satelity do testowania ich tutaj w laboratorium. W tej chwili mamy zainstalowany moduł nadajnika oraz moduł odbiornika oraz mamy ustawiony wentylator, który tutaj owiewa nadajnik powietrzem. Docelowo nadajnik będzie zamknięty w metalowe pudełko i ciepło z stopni końcowych będzie odprowadzane na obudowę satelity. Ja, jak widzicie, jestem tutaj podpięty do tej płyty tutaj za pomocą paski, tak żeby mieć zrównoważony potencjał, żebym nie stanowił zagrożenia dla tych modułów tutaj zainstalowanych. W kolejnych odcinkach prawdopodobnie zobaczycie zamontowane kolejne tutaj części satelity, aż w końcu pewnie i całego satelity. Przed chwilą Wam pokazałem, jak to teoretycznie powinno wyglądać, a teraz pokażę Wam, jak wygląda to w rzeczywistości. Ten fragment to jest kawałek stacji naziemnej. Mamy tutaj modem TNC, czyli właśnie ten, który będzie modulował. Mamy nadajnik. Nie mamy tutaj już dużego wzmacniacza mocy, bo tego nie potrzebujemy. Mamy odbiornik satelitarny. Komputer, który będzie realizował funkcję stanowiska kontrolera. I teraz tak. Z komputera wysyłamy telekomendę do modemu. Modem tą telekomendę tworzy, ubiera w pakiet, moduluje, wysyła do radia.
radio wysyła to do anteny, chociaż my tutaj dla eksperymentów używamy do samych pomiarów połączeń bezpośrednich, czyli mamy do takiej sekcji tłumików, które nam symulują stratę sygnałów w odległości Ziemia-satelita. I następnie sygnał tam trafia do odbiornika, do anten i do odbiornika na satelicie. Dane z stacji naziemnej trafiają tutaj do modułu odbiornika. Tutaj mamy wejście na 4 anteny. 3 są zakończone sztucznym obciążeniem, natomiast 4 jest podłączona bezpośrednio do stacji naziemnej przez szereg tłumików symulujących tłumienie wolnej przestrzeni. Te dane tutaj trafiają, są zdemodulowane, zdeskramblowane, a następnie trafiają kablem tutaj do testboxa. Odbiornik satelitarny jest zasilany tutaj z tej sekcji zasilaczy. Ja tutaj może włączę do niego zasilanie. Następnie zasilanie idzie tutaj do takiego testboxa, nazwijmy to, takiego interfejsu, który umożliwia się łatwe podłączenie do systemu. I tak samo drogą kablową idzie właśnie tam do modułu komunikacji oraz tą samą drogą trafiają do niego dane, które można zaobserwować. I takie dane można obserwować zarówno na przykład poziom sygnału na tym woltomierzu, jak i odbierane dane na analizatorze stanów logicznych. W tej chwili widać, że na woltomierzu mamy bardzo małą wartość oznaczona, ponieważ w ogóle moduł jest wyłączony, więc na początek może włączmy moduł. O, pojawiło się nam obciążenie. Tu się pojawiła nam większa wartość tego sygnału. Dane z testboxa trafiają do analizatora stanów logicznych, gdzie można obserwować sygnał. Jeśli klikniemy sobie tu funkcję RAM, to nastąpi odebranie krótkiego pakietu i ponieważ sygnał jeszcze jest nienadawany, to zostanie tutaj odebrana taka ciąg pseudolosowy z dużej ilości 0 i 1. Jeśli natomiast nadajnik włączymy, o, i zrobimy po raz kolejny pomiar, to pojawiają się nam ciągłe linie, ponieważ ten modem, jeżeli nie odbiera żadnych telekomend z stanowiska operatorskiego, to wysyła ciągle 0. I te 0 są przedstawiane tutaj po prostu jako ciągła linia. Aby wysłać dane z satelity, musimy zasymulować działanie komputera pokładowego. Do tego używamy właśnie testboxa, gdzie możemy ręcznie zapodać konfigurację typu rodzaj modulacji, prędkość wysyłania danych oraz w tym przypadku, czy nadajemy 0 albo 1. Następnie taka konfiguracja trafia z pomocą przewodu do nadajnika i z nadajnika sygnał może być odebrany na analizatorze widma. W tej chwili na analizatorze widma widzimy, że sygnału nie ma, jeszcze jest nadawanie niewłączone. Natomiast kiedy włączymy nadawanie sygnału, to tutaj możemy zaobserwować taką górkę, która jest widmem tego sygnału nadawanego przez satelitę. W tym miejscu widać moduł nadajnika. Dane z testboxa trafiają na pierwszą płytkę, gdzie następuje scrambling tych danych. Następnie trafiają na drugą płytkę, gdzie następuje modulacja, wzmocnienie mocy i podział mocy na dwie anteny. Jedna w tym przypadku jest zakończona sztucznym obciążeniem, natomiast druga trafia tutaj za pomocą kabla i szeregu tłumików do stacji naziemnej w celu demodulacji i testowania tego połączenia. I to tyle w dzisiejszym odcinku. W kolejnych opowiem jeszcze o kolejnych modułach satelity oraz opowiem też o samych antenach, jeżeli chodzi o moją część. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków na stronie projektu, czyli www.bright-pl.pl, gdzie znajdziecie kolejne odcinki.